Witajcie, z tej strony Klaudia. Dzisiaj chcę pokazać nowy sposób na wykonanie choinki z papierowej wikliny. Pierwszy możecie zobaczyć w filmiku dodanym rok temu. Dzisiejszy sposób będzie dość podobny, ale splot będzie się ciekawiej układał. Zapraszam do oglądania. Na początek potrzebujemy stożek jako formę. Krzyżujemy na środku trzy rurki i dokładnie na środku układamy stożek. Dokładamy kolejną rurkę. Zahaczamy ją pod rurką pierwszą i na rurkę drugą. Następnie będziemy wyplatać na tak zwaną zakładkę, czyli kolejną rurkę na następną. I tą na następną. I tak w kółko. Mamy pierwszy oplot. Wykonujemy 5 takich. Mam już 5 oplotów. Do tej pory wyplatałam odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Teraz zmieniam kierunek i zamiast kłaść rurkę do przodu, jak to robiłam do tej pory, przełożę ją do tyłu i zmienię kierunek wyplatania wszystkich rurek na kolejne 5 oplotów. Wykonałam 5 kolejnych oplotów. Jak widać, rurki układają się w taką charakterystyczną jodełkę. W tym momencie znów odwracam kierunek wyplatania na 5 kolejnych oplotów i tak do samej góry. Czyli rurka nie do przodu, tylko cofam i do tyłu. Kiedy już jesteśmy blisko czubka i splot nam się bardzo zawęża, możemy pozostać przy wyplataniu tylko w jednym kierunku. Kiedy jestem już przy czubku, zbieram razem pozostałe rurki, wybieram najdłuższą z nich i oplatam resztę. Końcówkę związuję. Resztę rurek docinam. I dodaję gwiazdkę. Przycinam rurki na dole. Wyciągam stożek. I wszystkie rurki docinam i podklejam do środka klejem na gorąco. Żeby wyeksponować ten ciekawy splot, pomalowałam go białą farbą akrylową. Następnie całość polakierowałam bezbarwnym lakierem akrylowym do drewna. Dzięki temu choinka ładnie się błyszczy.
Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco z nowymi filmikami. Czeka tam na Was wiele inspiracji świątecznych i nie tylko. Możecie udostępniać, komentować i lajkować na Facebooku. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Do zobaczenia!